Cześć, z tej strony Grzegorz z Alleyway. Jak widzieliście, powstał obóz, także jak to w obozie sobie obozujemy. Czyli dzisiaj odcinek będzie taki mniej survivalowo-podróżniczy, a bardziej bushcraftowo, powiedzmy, kulinarny. Także ugotujemy sobie coś na ognisku. Co my tutaj mamy? Mamy boczek, mamy kaszę jaglaną, jakieś podpłomyki, które zostały jeszcze z wczoraj, czosnek, cebulę, jabłka i będziemy coś kombinowali. Ogień się rozpalił przed chwilą. Także kuchnię mamy gotową, czyli zaczynamy. Widać cię w kadrze, jak se dłubiesz. Czy nie wiem, czy to źle, czy to dobrze.
Bo rozumiałem, że tego robię. No, no to jak widzieliście, w bardzo prosty sposób można sobie przygotować takie jedzonko w warunkach obozowych. Zrobiliśmy kaszę w wersji na słodko, z jabłkiem i kaszę w wersji takiej boczkowo-cebulowej, czosnkowej. Także polecam, proste, pożywne, w terenie jak najbardziej. Już było pokazane, spoko, zrobimy zdjęcie, opa.